میتونم فیلمی ببینم؟ اشکال نداره؟ نه عزیزم، فارسی خوب بلدی. یکم یاد میگیرم. Ten pan zatrzymał się na środku ulicy i powiedział wsiadać do swojej fury. Jesteśmy tak zmęczeni, że nawet nie zastanawialiśmy się nad tym, bo tak biało, że po prostu wsiedliśmy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Witamy w Iranie. Kolejną przygodę zaczynamy od niewielkiej wioski w regionie Sistan, w południowo-wschodniej części kraju. W tej podróży zależy nam przede wszystkim na poznawaniu ludzi i zatopieniu się w tutejszej codzienności. Coś, co w teorii wydaje się oczywiste, nie było tak proste na przykład w Afganistanie. Dlatego teraz chcemy całkowicie nastawić się na nowe, spontaniczne znajomości. Kluczem do pierwszego spotkania w tej serii będzie pan o charakterystycznym imieniu. Shoma inja zendegi mikone? Bale, bale, man inja zendegi mikone. Man kianiam, ahli inja astam. Man ze nasle kei az kianam, tir arash dar kamanam. نام ایران بر زبانم، من زمادو از حخایم، از ارش ساسانیانم، من ز نسل کوروشم، رهبر آزادگانم. بفرماید اینجا. اینجا چیست؟ بیا 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 بیا. اینجا بامه، بام. خواهش از پرستو ویژاو. بیتیله. پیش از میشه زفتکی از رو ایرانی. خرلو شروع مگه داره؟ جای دیدنه ایرا. همه خانه اینجا مثل این هستن؟ آره 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 آره. این خانه شما همچنین؟ نه. خونه ما اونجا. حالا میریم با هم دور میزنیم. رموش کردم. اسم شما چطور بود؟ اسم من کی. کی؟ کی کیانی. پس کی میشه بزرگ. کی بزرگ. فکر کردم که کی میشه تو کی بیدور شدی؟ نه 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 هو معنی میده خب؟ ولی معنی اصلیش اونه دیگه کجا به کار بره؟ اهل کجا؟ لهستان. لهستان؟ اوه اوکی. لهستان قبلا اینجا اومدن زیاد. آره؟ آره گردشگر قبل 30-40 سال قبل 50 سال قبل انقلاب 50 سال قبل اومدن کاوشگری کردن اینجا. این روستا خیلی قدیمی، آره؟ آره. چند سال داره؟ این روستا 1000 سال داره. حداقل 1000 سال، بالا 1000 سال. آنجا بودیم، آره؟ آره. اینا خونه من. آره. نگهبان. Взяв нас тутай керівця і Właściwie to nie wiadomo, o co chodzi. Po prostu powiedział nam, wsiadajcie. Wsiedliśmy. I teraz jesteśmy w chacie. Nie bardzo wiemy, o co chodzi. Szoma mehmane mar. Okej. Pól nami chod. Okej. Okej. Chub, ob sard inżo. Ob, ob sard. Mare, sard. A, ob sard. A, szkoda nada. Bazy. Szoma Alan Karmi kone? من میرم دیگه کار دارم دیگه okay. تلفن من میخوای تلفن این واتساپ از طریق اینترنت صحبت میکنیم آره آره گرفتم آره آره اوکی کار میکنم آره پس شب شما ببینیم آره آره کار داشتی من زنگ بزن اوکی اوکی خب ایشو میکیانی است سالم خون است مترو خامل نشازم که شغلی میشه هرکی است وای چطوری؟ وای رفیقون قدیم و ورزشگاه رو پسر برشارکی آره. آره. محسن مقرد مربی بر کردیم باری آخو خو خو خب چرا روشن گر اوکی زنگ میزنم اوکی اوکی مرسی خدافز خدافز مگلو اگرنویش تو شستا؟ نه یه چرا سنگ زمین چی دیگه تو یه تو ایدالنی سناریو شد Co za herbatę dostaniesz? Widzę, że już się poczułaś jak u siebie. Nie, muszę zagrzeć stopy, bo mam dwie kostki lodu. Czyli podsumowując, pierwsze chwile w Sistanie, bo jesteśmy w regionie Sistan-Baluchistan, ale teraz bardziej w części Sistan i spotykamy ludzi, którzy są z Sistani. Pierwszy kontakt z kierowcą, który wcześniej wziął na stopa, od razu on napisał swój numer na tej kartce i taka ciekawa sytuacja, bo ja mu dałem swój telefon, i on powiedział, że nas zaprasza do domu, jak zwiedzimy tutaj region i tak dalej. Ja mu dałem swój telefon, żeby zapisał swój numer. I on jakby nie mógł zapisać tego numeru naszymi cyframi.
Pierwszy raz się w Iranie z czymś takim spotkałem. I wziął kartkę i napisał cyframi w Farsi. No, znaczy to dla nas nie jest problem, ale taka ciekawe spostrzeżenie, że jednak pierwszy raz się z czymś takim spotkaliśmy i myśleliśmy, że do niego pojedziemy, jak zwiedzimy to miasteczko, no ale kolejna osoba nas zgarnęła. W Iranie poznanie jednej osoby często uruchamia całą sieć kontaktów. Za człowiekiem stoi rodzina, która zazwyczaj jest ciekawa przybysza z dalekich stron. Tak dzieje się również teraz. Następnego dnia przenosimy się do krewnych Keja, mieszkających w okolicznym mieście Zabol. To właśnie oni opowiedzą nam więcej o Sistanie, miejscu z niesamowitą historią. Mimo że region ten wchodzi w skład prowincji Sistan i Baluchistan, to w praktyce oba te stany znacznie różnią się od siebie. Ale o tym opowiedzą nam już nasi nowi znajomi. Nie spodziewaliśmy się tego, ale zostaliśmy zgarnięci przez taką rodzinkę. Zaprosili nas do chaty, powiedzieli też, że na modlitwę i na różne jakieś rzeczy, objazdówkę po mieście. I podejrzewam, że nie będziemy się dzisiaj nudzić. Czy farki dare mesle mardume baluchi, ja mardume sistani? Sistania fars zabane. Pas zabane sistani wujud nadare. فارسی سیستان مرکزیت سیستان خب سیستان خیلی بزرگ بوده سیستان بخشی از افغانستان بخشی از پاکستان بخشی از تاجیکستان آره در گذشته در گذشته آره خیلی گذشته این خونه عمه Zostaliśmy właśnie zaproszeni do takiej bardziej religijnej, sistańskiej rodziny, która nawet na podwórku ma wypisane, że nie ma Boga poza Allah. Salam. Salam. Boris. Amin. Said. Aha. Muris. Aleksandr. Kule bozor. Bozor. Wow. Na. Tak wyglądamy w podróży. Zdjęcie aparatu też pierwszy raz widać. Nasz aparat. Bo nigdy go nie widać na filmikach. O, inciś. In farsze. A, farsze. A. To jest ręczne robione. Chyli Radimir. Bis. I ahu, are? Ahu. Boze kuhi. Ahu nis. Tu Iran dare? Boze kuhi dare, ha? Ah, tu Sistan dare? Zahek, 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 yek jayi dare, baghe vash. Ah, ok. Ah, tu baghe vash. Tu baghe vash dare. Hamchin tu Lahistan dare. Amma tu tabiat dare. Nehbandan dare. Podoba mi się ta kultura wieszania tych dywanów. In farsha mesle in. Kem ya teshpetore? Chahar toman? Chahar milion. Chahar milion toman, okej, okej. این داخلش پیاز داره. آها آها. بعد ماست شیر داره. این پایی سره؟ نه. شلغم. شلغم چطور است؟ شلغم شما چی میگی؟ آ نمیدونم چطور است. رپا. بایستان من گرون زاشت رو بیانیم. انا پاش مانیم تکو پایی دیم دیم. تو ایسی شاید این سالون. واو. تو ایسی سن. اولا پاس تو تایزا ماشتو. این برای دا است؟ آره. آ پس این برای مثل مسجد. آ مسجد. آره تقریبا مسجد. مسجد نه مسجد نه. آ نمیدونستم که در خونه تو خونه آره اینجا. با تو خونه هم داری. پیشا سسی از اینجا رسپوچنامه سسی از دموونیکامی. این لباس های برای روسی. برای جشن روسی آره مراسم. فیلم الان میذاره. W irańskich domach w trakcie przyjmowania gości bardzo często ogląda się rodzinne filmy z wesela. Oczywiście chodzi tylko o męską część tej ceremonii. اما اینجا فقط مردم برقصن خانوما یه قسمت دیگه هم جدا آه اوکی اوکی پس ممنوع است به هم ممنوع است آره آره اوکی خانوم ها برقصن مثل آقایون آه هم میگیری خانوما هم میگیری خانوما هم میگیری برقص آه رقص دیگه دیگه رقص دیگه هم میکنه آره میخوان که برات برقصی چاپی ها دایره ما شما میتونید مثل این برقصن آره Inci? Abna, no. Abnawat. Darcini. To są niby cukier, ale jakby jakiś inny. Po wypiciu kilku szklanek herbaty zostajemy zaproszeni na przejażdżkę po mieście. Zbliża się czas modlitwy, dlatego pierwszym przystankiem jest meczet. A mi to nie będzie robić? Ale mi to nie będzie robić. A, okej. I u Michał inżę będzie robić? A nie, Michał, że o Michał, byli? Ja by, ja rabę. Właśnie my afiliowo. Chłopie napisz tam ze ścian. Kogo nie ma.
Komeyde. In Koran. Ama in zabane farsi ya zabane arabi? Namaz tu zabane farsi wujud nadare. Patrząc z naszej perspektywy, arabski to taka łacina świata islamskiego. W meczetach muszą się nim posługiwać absolutnie wszyscy. To niemały wysiłek dla Irańczyków. Jest to bowiem język kompletnie różny od farsi, należący do zupełnie innej grupy. Warto również zaznaczyć, że arabski, który słyszymy w islamskich miejscach kultu, to jedynie arabski koraniczny, mowa utrzymana w niezmienionej postaci od setek lat. Niestety jego znajomość nie pozwala porozumiewać się w codziennych sytuacjach w żadnym z krajów arabskich. شما هر روز مشهد بروید؟ هر روز هر شب میاد بعد. هر شب؟ هر شب صبح ظهر شب. آه پس شما شیعه هست؟ شیعه. این مردمی سیستانی شیعه هست؟ سیستان شیعه. آه بلوچستان است. بلوچستان سنی. Przygód ciąg dalszy. Słuchaj, w ogóle oni powiedzieli, że jedziemy teraz do jakby podzieli księgarnia i kawa i nie wiem za bardzo, co to jest za miejscówka. Po odwiedzeniu meczetu jedziemy do centrum Zabolu. Przemierzając ulice miasta, obserwujemy wszystko, co dzieje się dookoła. W wielu miejscach na murach budynków można zaobserwować portrety tak zwanych szahidów, męczenników. To polegli w trakcie wojny iracko-irańskiej z lat 80. oraz w obecnym konflikcie w Syrii, prowadzonym według oficjalnej narracji przeciwko państwu islamskiemu. W Sistanie szczególnie dużo mówi się właśnie o bohaterach walk z ekstremistami z ostatnich lat. W regionie występuje spora obawa przed radykalnym islamem, dlatego też tak wielkim kultem otacza się żołnierzy stających do walki przeciwko Daesh. Ten lęk ma po części związek z sąsiednim regionem Beludżystanem, w którym od wielu lat działają komórki dżihadystyczne. Baruje Mardume Sistani, Suleimani Mohebut. Chyli dusze straszne. Kolle Iran, kolle Jahan, Afganistan. Midunam, ama tu Baluchistan, Mardume Baluchi, my guftan baruje Anha, generał Suleimani Chyli Mohem Nabut. Are, baro una ziad mohem nis. Czun una je gyszreszun daeshian, yani je gyszre z gome Baluch, داعشیان تروریستان عبدالملک ریگی بلوچ بود آه میدونم عبدالملک مرگ است عبدالملک مرد آره میچن اینجا بزنی کافی کتاب اما کافی کتاب چیست نیمه تا حاجی آلا سلام آیا سیدی حمید پس این آدم خواهد شهید جنگ ایران ایراک آره شهید یعنی چند سال قبل مرد شیمیایی واو شما همه نام میدونید آره اینا همه شما نام شیمی سردار بزرگ ایران هستن Salam. Myśleliśmy, że nie do końca zrozumieliśmy naszego ziomka, gdzie jedziemy, ale to naprawdę jest księgarnia, w której pije się kawę. Mega miejsce. To jest? Basko. Trzeba to rozwiązać, tak? No tak. Sachta, trochę nie jest. Sachta, ale chyba. Daj panu, pan to zrobi. Wydajcie basko. Wydajcie basko. Wow! Gry dać, gdyby zrobić o tym gry. Jeszcze raz go ciągę na masę. Ja teraz spróbuję to powtórzyć. Tak? Teraz powinno przejść. Dostaliśmy też ciasteczka, które mają nadzienie daktylowe i generalnie są ciepłe. Przed chwilą z piekarnika wyszły. Jak mi chod wygry? Okej, jeszcze na dole. Standardowo. Robię mam zdjęcie. Ale pas wachty aks migrim migujem sip ja tu twarangi ja i zawoli się. Za każdym razem jak robią nam foty każą nam mówić inny owoc, inną nazwę owoc. Albo warzywa. O, teraz sopi. Teraz jest rzepa. Tu wiemy stąd cimi czasmy. Szachle. A ten kubek ma olbrzymie znaczenie dla Sistanu. To jest pierwsza na świecie animacja stworzona właśnie na takim kubku wykopanym tutaj z ziemi. Jak się obracam, to widać jak ta koza jakby skacze. Jest na zdjęciach i w ogóle to jest jeden z najbardziej takich znanych przedmiotów
z Zabolu i okolic. Wszyscy się tym podniecają. No i my też już mamy w plecaku, dostaliśmy taki prezent. Jest taka dziwna pasja wśród podróżników ostatnio. Zbierają książki małego księcia z różnych krajów, ze wszystkich krajów, w których byli. Ej, ale słuchaj, skąd się to wziął? Bo ja już poznałem 3 osoby, które zbierają te książki mały księciu w różnych językach. Nie wiem, skąd to się wzięło. To jest jakby cały dział o szachidach, męczennikach wojny z Irakiem i nie tylko, też w tym z państwem islamskim. I paszporty szachidy. Szachidy Hujajji, Mohsen Hujajji. Ke ba jang ba daesh, ino koshlanesh. Zendegi shahid, ino zendegi shahid hame ino. Ino kie, shahid ham chini? Shahid, hame shahid. No i ojciec stresny też. Co ty założyłeś na głowę? Oni mnie tu ubierają. Mam małą głowę, ale ubierają mnie. Muszę tu usiąść teraz, bo znowu nam robią zdjęcie. Ja z nami dziwny gada. Elimano? Jak się? Chodafes! Chodafes, chodafes! Koniec zabawy w bibliotece i ostatnia fotka. A szajek! Głosy szale! Okej, chodafes, chodafes! Zgrzewam się. Kupiąc. Tu jest właśnie to rondo, na którym jest ten kubek, pierwsza animacja na świecie, znalezisko archeologiczne w tych okolicach. Ja, Alan Kojaberi? Alan, hamidżuri digemini kune ame. To jest mój nowy Pacyfik Malina. Wykręć mu numer do Polski. Shomare Lachestan. 4, 8. Andrzej Duda nie otwiera. Chcesz vlogować, tak? Kurde, ty jadą herbatę. Nie, ona pomachał ustami. Coś mnie zapytał? No. Nie czuję się dziwnie wśród wszystkich jakby innej religii. Powiedziałem, że nie. Zdrowie. Zauważyłeś to, że za każdym razem, jak kończy mi się herbata, to momentalnie ona znika i ale zaraz wraca pełna. Tylko ty tak masz i ja. Zobacz, że reszta już skończyła dawno. To chyba trzeba po prostu powiedzieć, że już nie chcesz. Dobra, będziemy za chwilę próbować pierwszy raz systemskiego jedzenia. Okej. Okay. Dobry, na maksa dobry. Dobra? Za czubę. Taka jest przyprawa. Ale ładnie pachnie. Trochę jak takie zmieszane. Jakieś indyjskie przyprawy. Pługówkę, buje mesle chęt. Gusz tego. Gusz tego i miałem mur. No ma in kale patrzy nist. Na. Niech tyle guszcze, dziogo. Ciecierzyca jest, ale się jaram. Inaz. Tu Baluchistan, Mardume zjadł i ba dust chodnim. Inja ham czyni? Inja bez. Musisz teraz cały chleb podrzeć na kawałeczki i wrzucić do zupy. Klasyka jak zawsze, jemy na podłodze. Bardzo to lubię. Jak zrobić z tego tą papę? Bo oni jakoś tak ugniatają. Ale nawet nie wiem, skąd się wzięli ci wszyscy ludzie, bo było ich tak mało. I nagle przyszła jedna osoba, druga, kolejna. Ja się zrobię chyba z 15. Ja sobie wezmę trochę więcej ciecierzycy. To jest tak, że do zupy się dodaje różne dodatki. Ziemniaka, mięso. Niesamowite to jest, czy tam sałatę nawet. Dzień dobiega końca. Właśnie tak wyobrażaliśmy sobie nasz powrót do Iranu. Spontaniczny, nieprzewidywalny. Przypadkowe spotkania z ludźmi, które działają jak domino. Poznajesz jednego człowieka, zaraz pojawia się następny. I tak powstaje nasz magiczny irański świat, który będziemy zgłębiać w dalszych materiałach. Dziękujemy Wam za uwagę oraz wsparcie na Patronite. To wiele dla nas znaczy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Da, ma.